problemu powstał balet w Nowym Jorku. Proszę Państwa, no i kto jeszcze? Sergiusz Lifar. Sergiusz Lifar, który był ostatnią gwiazdą baletów Diagilewa, a potem wyjechał w świat i zapoczątkował piękne różne działania na rzecz rozwoju baletu. Chciałem Państwu powiedzieć w tej chwili o czymś naprawdę wielkim. Tą wielkość tej chwili wykreuje właśnie Pani Bożena swoją obecnością tutaj, ale proszę sobie uzmysłowić, że Lifar, który w 1936 roku był w Warszawie i spotkał się z Karolem Szymanowskim, potem w Paryżu przecież tworzył choreografię do harnasiów. Potem po wojnie... Lechoń był Schiller. Oczywiście, wspomniany Schillerem z Lechoniem jak najbardziej tutaj w Warszawie. Zresztą mamy ostatnio odnalezione bardzo ciekawe zdjęcia fotograficzne z takich prywatnych spotkań, prywatnych przyjęć u Ludwika Hieronima Morstina w jego pałacyku na Grochowie, można powiedzieć. Tam był ugoszczony Lifar. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym, że widzę taki związek między Lifarem i Szymanowskim, a Lifarem i Panią Bożeną. W pewnym sensie dzięki niej możemy przywołać postać żywą Karola Szymanowskiego, ponieważ Pani Bożena po wojnie w latach 70. no, spotkała się z Lifarem w Warszawie i z nim współpracowała. I proszę sobie wyobrazić, co to jest za wspaniała postać. Szymanowski, Lifar i Pani Bożena. Ja widzę ten związek, ten ciąg. Brawo. Oczach, proszę Państwa, ale rzeczywiście już wtedy 72-letni Lifar przyjechał do Warszawy w 78 roku i w Teatrze Wielkim zrealizował swoją słynną Fedrę do muzyki Georgesa Auricga. Miał zaszczyt i przyjemność grać główną rolę w przedstawieniu. Zresztą to spotkanie z Lifarem wywarło na mój życiorys artystyczny silny wpływ.